gościem dzisiejszego odcinka Rzeszowskiej Jazdy jest pan Artur Piecuch, instruktor w Ośrodku Szkolenia Kierowców Dragon w Rzeszowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Arturze, chciałbym, abyśmy dzisiaj pojeździli po dość trudnym skrzyżowaniu, które jest niezbyt lubiane przez kursantów. Mam na myśli skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego, Rejmonta, Krakowskiej i Jałowego. Tak naprawdę mamy tutaj zespół dwóch skrzyżowań, z tym, że to pierwsze, bliżej Kościoła Chrystusa Króla, jest stosunkowo łatwe i nie wprowadza zamieszania. Natomiast za przejazdem kolejowym jest już znacznie trudniej. Tutaj uważamy, bo jedziemy po drodze z pierwszeństwem, ale przy skręcie, po pominięciu przejazdu kolejowego musimy zobaczyć, czy nie ma tu pieszych. Często się zdarza tak, że wchodzą nam na jezdnię. Jeżeli ten pieszy znajduje się już na tej jezdni, no to musimy ustąpić pierwszeństwa. Wiadomo, że nie możemy wymusić pierwszeństwa. No i też uważać przy przejeździe przez przejazd kolejowy, dlatego żeby nie wjechać na przejazd, jeżeli nie będzie kontynuowania jazdy za tym przejazdem. To też jest też ważna sprawa. Jadąc główną drogą, chociaż ona prowadzi od Jałowego do Wyspiańskiego, trzeba pamiętać o kierunkowskazie. Tak, dokładnie. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zawsze jak zmieniamy kierunek jazdy, musimy zasygnalizować ten manewr. Tak? Nie wrzucenie kierunkowskazu to też jest błąd popełniany często przez kursantów na egzaminie. No, dwa błędy takiego rodzaju eliminują z egzaminu i egzamin uważany jest za niezdany. Okej, drugi przejazd wykonajmy z ulicy Krakowskiej w stronę ulicy Jałowego, czyli pojedziemy sobie przez skrzyżowanie na wprost. No, wprost, więc wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej. Mamy puścić pojazdy, które znajdują się na głównej drodze. Jeżeli nie ma pieszych, dojeżdżamy do trójkątu warunkowego zatrzymania. Ustępujemy pierwszeństwo jadącym pojazdom z naprzeciwka, ze środkowego, z prawej strony dwa pasy, które są na głównej. Pojazdy wyjeżdżające z naszej lewej strony wyjeżdżają z drogi podporządkowanej. Mają nas po prawej ręce naszej, więc mają obowiązek nas puścić. No właśnie, tutaj jest często taka sytuacja, gdy ten ruch jest naprawdę duży, że samochodów jest sporo. W zasadzie jadą trzema pasami, dwoma od Wyspiańskiego, jednym od Jałowego i bardzo ciężko jest się tutaj wbić. O, teraz nam się udało, tak? Dobra, kolejny manewr, który wykonamy, to będzie przejazd z Wyspiańskiego w kierunku Rejmonta, czyli pojedziemy na wprost przez to skrzyżowanie. Tak, jadąc na wprost zobaczymy tutaj znaki, jesteśmy też na drodze z pierwszeństwem, ale zjeżdżamy z tej drogi, więc mamy też ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które znajdują się po prawej stronie. I podobnie jak w przypadku skrętu w Krakowską, musimy uważać na przejście dla pieszych, które tutaj się znajduje. Czy ważne, przy której krawędzi jezdni zatrzymamy się w tej chwili? Prosto jedziemy do środka, tutaj bliżej osi środka jezdni. Tutaj nawet na środku, jakbyśmy się ustawili, nie ma problemu, bo i tak nie ma aut, które mogłyby przejechać. Jest tylko jeden pas do jazdy na wprost i skrętu w lewo, więc i tak się tu nikt nie zmieści, dlatego nie ma problemu z ustawieniem się tutaj. Puszczamy tylko z prawej strony pojazdy, przejeżdżamy. To już nie ma żadnego innego zagrożenia, że nie jest to też bardzo wymagający przejazd. Nawet godzina szczytu do wykonania bez problemu. Panie Arturze, spróbujmy. Myślę, że najtrudniejsza wersja na tym skrzyżowaniu, szczególnie o godzinach szczytu. Pojedziemy ulicą Rejmonta i skierujemy się w kierunku ulicy Jałowego. Dobrze, dojeżdżamy od strony ulicy Rejmonta, będziemy skręcać na Jałowego. Tutaj widzimy, mamy znak ustąp pierwszeństwa. Wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej i mamy ustawić się bliżej osi do skrętu w lewo. Oczywiście mamy nie dość, że puścić samochody jadące po drodze z pierwszeństwem, to jeszcze prawą stronę naszej prawej ręki wszystkie pojazdy. Na razie puszczamy pojazdy jadące z głównej strony, z naprzeciwka. No tutaj też mamy prawą stronę całą zostawioną. I jeszcze przejazd kolejowy. To też jest sytuacja, w której trzeba uważać, żeby nagle ten przejazd nie zamknął się, nie zaczął się zamykać. Czy w godzinach szczytu można to zrobić bez wymuszenia pierwszeństwa? No jest to manewrem ciężkim pewnie w godzinach szczytu. Zdarzają się tu bardzo często wymuszenia, bo niestety z tej strony od Rejmonta jest ciężki przejazd w godzinach szczytu. I albo trzeba liczyć na coś, że ktoś nas puści na tym skrzyżowaniu, albo po prostu przez wymuszenie prędkości na tym skrzyżowaniu. Bardzo często dochodzi właśnie tutaj do takich wymuszeń. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękuję.